gdzie my jedziemy, a jednak potrafię się komunikować z taksówkarzem. Ludzie byli oczywiście wspaniali. Nie mogę powiedzieć, jak ja odebrałam kraj, bo wtedy byłam tylko i wyłącznie w Warszawie. Ludzie byli wspaniali i wielkie zainteresowanie, które miałem specjalnie do mojej mamy, które właściwie ludzie w naszym ciągu mają to zainteresowanie, bo nawet jak jestem tutaj, to jednak ludzie się chcą wiedzieć, jaki był ojciec, jaka była emigracja i tak dalej. Co mi utkwiło w pamięci, to jest wizyta w restauracji. Byliśmy w restauracji całą grupą i była karta olbrzymia, niczego nie było, były może jakieś 2 czy 3 dania i to oczywiście się bardzo zmienia. Dla mnie teraz w ogóle Polska, Warszawa jest cudowna w porównaniu, nie ma porównania, przecież jest wspaniałe miasto, dlatego zachęcam ludzi do przyjazdu. Ja muszę powiedzieć, że wtedy byłam mile zaskoczona, bo spodziewałam się po tylu latach, że będzie gorzej. Nie bardzo wiem, czego się spodziewałam, ale po prostu była fajna atmosfera, takie zainteresowanie, że dobrze wspominam. Ale prawdopodobnie moje największe wrażenie na mnie zrobiło mój pierwszy przyjazd do Polski bez mamy, sama jedna. To było 2-3 miesiące przed śmiercią mamy, w 2010 roku, kiedy firma Bumar przedstawiała swój czołg w Kielcach, czołg Anders. I mama już wtedy nie była w stanie przyjeżdżać, bo już była chora. To ja przyjechałam. I to dla mnie zrobiło prawdopodobnie największe wrażenie. To, że było taki respekt dla mojego ojca, że było takie nieprawdopodobne zainteresowanie mną jako córkę. I ja muszę powiedzieć, że ja nawet dzisiaj jestem wzruszona, bo tyle ludzi, specjalnie, którzy są związani jakoś z ojcem przez to, że dziadek był, czy pradziadek, czy wujek z Armii Andersa z Syberią, to naprawdę podchodzą ze łzami, że żyją dzięki mojemu ojcu. Także każdy zawsze narzeka, prawda? Każdy narzeka na kraj, każdy narzeka na politykę, ale co mnie nieprawdopodobnie wiąże z Polakami, to jest, nie dla wszystkich, ale większość ludzi, taki potworny, fantastyczny respekt dla mojego ojca, który cieszy się, że jestem i mam, że jestem tutaj i muszę powiedzieć, że mam taki, jak mówisz po niemiecku, Schadenfreude dla tych, którzy jednak tego Andersa próbowali zupełnie skasować, żeby nie istniał. No i raptem jeszcze jeden Anders się zjawił, to nazwisko jest wszędzie, prawda? Przeważnie dobrze, nie zawsze dobrze, nie zawsze ktoś krytykuje, ale jest. I takie odsłonięcia tablicy, czy nadanie rondu imienia generała Andersa, czy ulica jest dla mnie wielkie przeżycie, wielka satysfakcja.